Filiny wiszą. Siemanko, środowy, poranku. Siemanko. Siemano. Co można robić fajnego w Wrocławiu oprócz włażenia na iglica? Można wejść na stadion. Dobry. Cześć. Cześć. Siemano. Cześć. Marcin. Cześć. Marcin. Cześć. Reichmeister. Cześć. Tak. Spokojny sprzęt jest z taką górką zrobiony, żeby to ogarnąć, tak? Bo jedna linia otrzymuje ponad 2 tony. Pierwszy skok standardowy, masz podest, stajesz na nim w rozkroku, stop równo nagle, palce wystawione za krawędź, stoisz wyprostowany, wtedy odliczam, okay. Ready, set, go, okay. Na go wyskakujesz jak najdalej. Okej. Okay. Pomagam, jak nie zrobisz nic, ale myślę, że wyskakujesz. Mam normalnie na nogi skoczyć, tak? Tak. Dwa karabinki, podwójne lino. Wszystko podwójnie, co najmniej. A wiesz, że dużo więcej ludzi boi się wejść po drabinie niż skoczyć? To tak? Prawdę. Kurde, no, to nie, no to ja się boję bardziej skoczyć. Dobra, zasięgi złap, dwoma rękoma, po wyskoku. To już, tak? Tak. Ja trzymam lążę, tak jak ci mówiliśmy, tłumaczyliśmy, ona leci sobie obok ciebie. Tasiemki możesz po wyskoku puścić. Lecimy, tak? Lecimy. Dobra. Trzymaj, trzymaj tasiemki tak jak trzymałeś, czyli bliżej siebie. Okej. Okay. Lewa ręka bliżej prawej, bliżej, o właśnie tak. Okay. Na wprost, nie skręcaj się w lewo, tylko na wprost stoi. Na wprost, tak? Tak. Jesteś gotowy? Tak. Ready, set, go! Wow! Żyję, co leci. Jasny gwint! Strasznie, ja na razie nie skaczę. Ło, ale mnie spięło! Normalnie poczuł się jak w Głogowie, nie? Piąteczka, gratuluję. Dzięki. Pierwszy skok za tobą. Jeszcze tylko parę. Jeszcze tylko parę. Ło, ludzie, kurde, nie, mieliście rację z tym betonem, nie? To był... Daję. Dzięki. Z tasiemką ważna rzecz, wiesz co? Żebyś nie podchodził rękoma do góry, co nie? Bo po wyskoku od razu, trzymaj ręce. No. Trzymaj. Po wyskoku od razu podszedłeś tą ręką do góry. No. Ona ci i tak zjechała, bo to wybiera, co nie? I albo ci zjechała w dół, albo po prostu trzymaj wysoko. Jak trzymasz tasiemki, to do końca trzymaj w tym miejscu, co nie? Mhm. Bo jak złapiesz aż za wysoko, to są karabinki. Jak złapiesz za karabinki, no to może ci uszkodzić palce. Mhm. Także nie zmieniaj uchwytu, jak chcesz puścić, to puszczaj z powrotem, nie łap. Mhm. Na pewno nie wędruj do góry po tasiemce. Dobra. Dobra. No także to cieszę się, że mogę tu dzisiaj z wami być i że udało się przeżyć pierwszy skok. Ciekawy. Trzeci? Ale pierwszy tu, nie? Chcesz sobie odpocząć? Chcesz powtórzyć razy za czasem? Wiesz co, odpocząć. No nie wiem, czy to ma sens, żeby odpoczywać. Znaczy ogólnie jestem jeszcze trochę rozszczęsiony, nie? Może, tak. Może od razu lepiej drugi raz, żeby się nie ten. Ready, set, go! Teraz ci mogę powiedzieć, że drugi skok jest gorszy. Dopiero teraz, jak już skoczyłeś, bo cię nie chciałem nastawiać negatywnie. Drugi skok jest bardziej świadomy dla ciebie.
Powiem ci, że kurde, zabójcze dla mnie jest właśnie patrzenie w tą ziemię, jak ona się zbliża, nie? Nie, proszę, patrz sobie tam, w horyzont. Jak się czujesz po tej skokie? Bardziej świadomy? Kurde, nie, no dalej się boję. Mówisz, że trzeci już będzie lepszy, tak? Będzie mniej straszny od drugiego. Czy będzie lepszy ocenisz sam? Ja ci mogę powiedzieć, że będzie troszeczkę mniej straszny. Prawo możesz puścić. Prawo będzie w górze. Spuszcza się na krawędzi. Pamiętaj o wyskoku, tak jak ćwiczyłeś? Góry nie na tasiemkę. Gotowy? Gotowy. Ready, set, go! Gotowy? Gotowy. Ready, set, go! Strasznie macha nogami. A gdzie ty biegniesz? Kaj ty biegniesz? Kaj ty biegniesz? Jeszcze? Jeszcze los. Z nogami za mocno macham. Wiem i kurde, znowu ta ręka mi uciekła, nie? Uciekła ręka, ale wróciłeś. Później przynajmniej, no, że tak ty lotu ogarniasz, to się z tobą dzieje. Ale jakbyś trzymał sobie chyba od razu, od samego początku tak, to by ci mogę została, zostać, to byś mógł zapomnieć o niej. Mhm. Dobra, trzeba jeszcze raz skoczyć. Od razu? Od razu. Boże. Gotowy? Gotowy. Ready! Set! Go! Go! Boże. Progres. Nie machasz nogami dwoma oddzielnie, tylko dwoma naraz. Raczej. Synchronicznie. Nie, spoko. Nie, jest dużo lepiej. Ręka cały czas była w górze, więc zajebiście fajne. Wyskok też jest w porzo. To sobie. Martin jest nie bez przypadku dzisiaj u nas. Nabiera świadomości. Gotowy? Gotowy. Ready, set, go! Go! Ready, set, go! Go! Jest bardzo fajnie, jest progres, bardzo fajnie skacze. Uczy się. Już po 5 skokach. Te pierwsze były faktycznie bardziej stresujące. Teraz już jest to trochę bardziej kontrolowane, powiedzmy. Fajnie. Spoko. Idziemy do przodu. Nie machałeś nogami w ogóle. Wybiłeś się, ręce w górze. Zaczynasz już kumać, co się dzieje z tobą w trakcie lotu, co nie? Mhm. Jogi, skoro widzę cię znowu w tym miejscu, to znaczy, że... Ready, set, go! Go! No. W ten sposób poleciałeś, co nie? Nie baczność, tylko w ten sposób cię przechyliło. Mhm. Ten wyskok zrób mniejszy. Tak mega skromnie, czyli wybijasz się do przodu, mały kroczek dosłownie, tak odległo się, jesteś w stanie wyrzucić nogi na krok do przodu, co nie? Czyli wyprostowany krok do przodu, hop, zamrażasz pozycję i lecisz prosto. Jak zrobisz mniejszy krok, będzie łatwiej utrzymać tą pozycję pionową. Dobra, a powiedz mi, to nie szkodzi, że ja będę za blisko tego, nie uderzę w stadion? Nie, stadion z każdym metrem się oddala, bo jest przewieszony. Oprócz tego układ też jest skonstruowany tak, że on cię odciąga od krawędzi, co nie? Od ściany. Dobra. Także o to się nie obawiaj. Mamy taką akrobację w ogóle, że stajesz tyłem na krawędzi, wybijasz się, robisz marinesa, tyle że rękoma uderzasz w krawędź. Aha, ja to widziałem na waszych filmach. Więc to też jest bardzo blisko. Widziałem. I tu nie ma takiego, w sensie niebezpieczeństwo jest do kogoś, kto nie ma doświadczenia, ale takie akrobacje też robiłem, więc nie obawiaj się. Jak sobie odstawisz się od krawędzi na długość swojego kroku, to spokojnie będziesz na bezpiecznej odległości. Mhm. Robimy jeszcze raz od razu, okej? Okay? Tak. Ready, set, go! Go! Yeah! Ready, set, go! Go! Pięknie! Zajebisty Maris. Tak? Piona. Bardzo ładnie. Dzięki. Trupka zrobimy. Trupka? Co zrobiła Daga, tylko ty zrobisz przodem. Ready, set, go! Stajesz jak do Marisa, czyli na baczność. I po prostu przechylasz się do przodu w zamrożonej pozycji. Pełny obrót, możesz się złapać tasiemki. Dobra, fajnie, to lecimy. Cieszył się nawet. Gotowy? Gotowy. Ready, set, go! Trzymaj. Ready, set, go! Trzymaj. W
No i fajnie. Proszę cię, zrobię. Jak? Zajebiście. Chodź. No. Ty już wiesz, że ja chcę skoczyć, tak? Tak, widzę po tobie już. Palisz się do skoku. Chyba ósmy, nie? Tak. Czyli mówisz teraz dokładnie to samo, tylko... To stopy razem i cofnięte od krawędzi. Ready, set, go! Siemanko, Łukasz, normalnie dzięki waszej huśtawce, że człowiek czuje się prawie nieśmiertelny. Normalnie spadam z tego dachu, spadam i ciągle żyję. Powiem ci, wyprowadziłeś. Byłeś w tym momencie, już zginąłeś nog, już witał się z gąską, a w momencie, kiedy byłeś pionowo, wyprostowałeś. Czyli wyszedłeś sobie jak robacja, spójrz w dół, nie? To tu zginę, i ostatnia dwita po prostu już mega prosta, tak samo, nie? Zmiękły mi nogi, po prostu zmiękły mi tak, nogi. Ale właśnie jak komuś miękną nogi, to potem nie jest w stanie tego wyprowadzić. A ty jakbyś skupiłeś się na tym, i końcówkę byłeś, już mega fajnie. Jeszcze raz. To dobrze, jeszcze. Pamięć miśniowa w tym jeszcze momencie. Do dobra. Czy chcesz sobie odpocząć? Nie, możemy lecieć. Chłe. Lepiej jak rozszerzyj te stopy, masz większe stawienie wtedy przy opuszczaniu, nie? Dobra. Widzę, widzę właśnie, no śmiałutko jest. Też powiedziałem. Palcem wstawione na krawędź. A, za krawędź, tak? Tak. Na palcach masz tak naprawdę zobaczyć ciężar ciała, a potem będzie, jeśli się będzie przechylać, nie? No, dobra. Dobra, brodo do góry, klatka do przodu i do góry. Powoli łapki do góry sobie daj. O, świetnie. I głowa do góry, brodo do góry mocno. O, właśnie. Dzięki! Ziemia. Cześć Łukasz, już to godą, ale powiem jeszcze raz. Dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć. Ciebie też, piąteczka. To był ostatni. Słuchaj, zamykamy układ. Pięknie to wyszło. Ready, set, go! 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 Pięknie! Ready, set, go! A czy jest w ogóle jakieś ograniczenie do ilości skoków? Przeciążenie jakieś jednak tu jest, nie? Myślę, to nie są przeciążenia, które masz w samolocie, tam w jakichś migach 3G, 4G, więc generalnie ograniczenia narzuca ci własny organizm. Jest osoba, która po jednym skoku powie dość, pas, nigdy więcej. Ale to jakie są objawy tego, że ktoś musi zrezygnować? Zmęczenie, zwykłe ludzkie zmęczenie,
powolne mówienie, osłabienie organizmu. A, dlatego, że chodzi o to, że adrenalina męczy. Zgadza się. Twój organizm jest cały czas na fładzie, cały czas jest nakręcony, gdzieś to musi mieć ujście. Jeśli się nie będziesz, a wiem, że nie pijesz energetyków, więc ty się naturalnie zmęczysz, więc twój organizm chyba, że jerba, nie? Kiedy. A to też bardzo dobrze widać na warsztatach, kiedy ktoś chce za dużo wyskakać i chce zrobić, nie wiem, 15 skoków dziennie, a po 8 skoku, jego 8 skok wygląda gorzej niż 7, niż 6 i tak dalej. Wtedy trzeba sobie powiedzieć pas, bo w momencie, kiedy organizm jest za bardzo przemęczony, nie sejwuje i nie uczy się, przestaje, zatrzymuje się na pewnym poziomie i mało tego, traci te swoje właściwości przyswajania, nie? Więc fajnie się uczyć do momentu, kiedy czujesz się komfortowo, a kiedy jesteś zmęczony, zrób sobie przerwę, skocz sobie raz i sam zobaczysz wtedy, czy lecimy dalej, czy nie. Więc nie będziemy ci mówić, ile masz skakać, chcemy, żebyś miał z tego przyjemność i fan. A to ty powiesz, kiedy czujesz zmęczenie, nie? No dobra. Znaczy, kurczę, no tak, powiem ci, zmęczenia fizycznego nie czuję, jeszcze, nie? Tylko szok jest taki. Szok. Let's rock. Jestem tu, by być szczęśliwy. Jestem tu, by po prostu żyć. Hej, świat! Nie jestem ci winien nic. Kompletnie nic. Jestem tu, by... Tak, nie? To jest na zasadzie bezpiecznej adrenaliny. Ty nam musisz zaufać, a dostaniesz od nas mega fajne emocje. Ręce twoje na tasiemkach muszą być przed skokiem. Tak, GoPro. GoPro. Poczekaj. Czekam. Nie ma tam nikogo na dole? Masz pozwolenie na lot. Dobra. Trzymasz mnie? Trzymam cię. Tak. Jesteś gotowy? Aha. Ready, set, go! Ready, set, go! Jak cię tu zgniata wszystko w środku, super, polecam wszystkim. Przede wszystkim ludzie, którzy z nami pracują, są mega doświadczeni, uczą cię rzeczy, których sami tak naprawdę zostali nauczeni i przez wieloletnią praktykę są w stanie przekazać ci naprawdę rzetelną wiedzę. To nie jest tylko teoria, oni naprawdę wiedzą, jak to robić i chcą ci to powiedzieć i przekazać jak najlepiej. Bo przede wszystkim my tego nie traktujemy jako pracę, tylko jako mega zabawy, jeśli... I że na plecy? Tak. Tak. God damn. Na warsztatach się nauczysz. Ready, set, go! Daj pan spokój. W momencie, ja pracowałem 10 lat w korpo. 10 lat byłem serwisantem sieci, informatyki i tak dalej, nie? Jestem tu, gdzie jestem, co nie ma nic wspólnego z jakimś internetem. A widzicie, Łukasz pracował 10 lat w korpo, a teraz skacze z dachów na linach. Ready, set, go! Mistrz! Fajnie wyszło, żółw za tego gainera. Dowolne wybicie, ja jestem samokrytyczny w stosunku do siebie i od siebie wymagam tyle. Teraz wszyscy powinniśmy powiedzieć, nie, nie było tak źle, było naprawdę dobrze. Bywało gorzej. No dobra, się zrobiło sobie to zdanie. Pogodaliśmy się fajnie. Skaczesz? Skaczę. Dzięki. Narka. Do zobaczenia. Cześć. Siemano. No dawaj. Dobrze jest, bo udało się przeżyć jakieś 10 skoków. Skoglinowy, kurde, to są takie emocje. Trochę, że jak się przeliczył, jak chodzi o moja wytrzymałość na stres, bo ciągle mi się wydawało, że skok z tego stadionu będzie taki lajtowy. Gdyś cały tydzień o tym mówił w tak lekki sposób, a potem cię to dopadło przy samej krawędzi. No. To, co żeś opowiadał, nie pasowało ci z tym, co żeś zobaczył na dole, czyli ten twardy beton parę metrów tak, pod tobą. Tak, bo ja właśnie przez cały tydzień ja był przekonany, że to jest totalny lajcik, że stanę na tej krawędzi, skocza i w ogóle będę się cieszył, także ho. Podczas gdy po pierwszym skoku wcale żech się nie cieszył, także ho. Tylko, że jak myślą nad tym, czy ja w ogóle chcę zrobić drugi skok. Ale zrobił drugi, trzeci, czwarty, piąty i skończyło się chyba na 10 czy 11 skokach. Trwało to dość długo, ale udało się i to nie jest koniec. To dopiero początek, bo już za jakiś czas widzimy się na innym obiekcie. Witek, co myślisz o tym wszystkim? Nie, dla mnie bardzo fajne doświadczenie. Co prawda ja się nie zdecydowałem na skok, ale i tak mi się podobało.
Także oglądanie Wrocławia z poziomu dachu stadionu, super sprawa. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro! Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że przez ta wasza huśtowka to można herc klekotów się nabawić. A nie, teraz oddala?